Dobrze, od razu przejdę do drugiego i najpierw wytłumaczę, proszę Państwa, dlaczego tutaj już do tytułu tego slajdu dodałam słowo scentralizowane zarządzanie zasobami. Chcę wytłumaczyć, dlaczego tym się zajęłam. Oczywiście winowajczynią jest Danusia Dudziak, która poprosiła mnie o przeanalizowanie licencji krajowych, ale ponieważ temat jest dość kłopotliwy i zmieniający się w czasie, to postanowiłam to zagadnienie rozszerzyć również dla swojego celu, ponieważ pracuję w zespole StatEl, który zajmuje się statystyką zasobów elektronicznych i marzy nam się jakaś ogólnokrajowa baza danych, która rejestrowałaby zasoby w skali kraju i dlatego przyjrzałam się inicjatywom krajowym, pokazując Państwu, jakie jeszcze mogą być inne poziomy współpracy w tej zakresie. Mówimy o zasobach licencjonowanych. Tutaj, proszę Państwa, slajd, na którym przedstawiam loga inicjatyw właśnie ogólnokrajowych. Ja ich przeanalizowałam do wczoraj 20, może jeszcze kilka do tekstu dodam. Oczywiście nie będę Państwu o tym wszystkim dzisiaj opowiadać i dlatego ułożyłam swoje slajdy trochę przewrotnie. Właściwie wszystkie moje slajdy dzisiejszej prezentacji będą wnioskami z przeglądu tych inicjatyw, natomiast one szczegółowo będą opisane w materiale konferencyjnym. Na końcu, jak mi się uda, pokażę Państwu kilka ilustracji. Najważniejsze to zakresy prac. Czym te konsorcja przeważnie się zajmują. Tutaj macie Państwo listę, ja nie będę tego wszystkiego czytać. Powiem, że niektóre rozpoczynają od takich operacji, jak nawet wstępne rozpoznanie potrzeb poprzez negocjowanie umów, podpisywanie umów, realizowanie płatności, ale nie tylko. Również z takimi usługami jak na przykład bibliometria i te zakresy, proszę Państwa, są takie kraje, które realizują wszystkie te czynności, mają w swoim zakresie. Są takie, które mają tylko kilka albo ich kombinacje. Na rysunku można to tak w bardzo uproszczony sposób przedstawić i wyobrazić sobie, że gdzieś tam w środku jest taka wspólna część, taka inicjatywa idealna dla nas wszystkich, która obejmuje również, zwróćcie Państwo uwagę, wyszukiwanie w jakimś ogólnonarodowym portalu tych zasobów licencjonowanych, dostępnych oczywiście dla określonych użytkowników. Jakie to są typy zaangażowanych instytucji w takie przedsięwzięcia? Przede wszystkim biblioteki akademickie, ale również w stowarzyszeniu z instytutami badawczymi, z Biblioteką Narodową, z bibliotekami publicznymi i innymi, czyli wszystkie biblioteki w danym kraju plus instytuty badawcze. Dostęp do zasobów jest na ogół taki jak u nas, czyli afiliowani użytkownicy danej instytucji, czyli pracownicy i studenci, jeśli chodzi o biblioteki akademickie, ale są też takie kraje, które do wybranych roczników abonowanych czasopism dają dostęp dla wszystkich naukowców z danego kraju, bez względu na to, czy pochodzą z biblioteki, która jest objęta licencją, czy nie. Jeśli chodzi o sposoby dostępu, to autoryzowane numery IP, hasła, systemy identyfikacji. Państwo to wszystko wiecie, ja to traktuję też jako podsumowanie. Natomiast organizacja dostępu do zasobów to na ogół przez własne witryny członków stowarzyszonych i do tego mogą jeszcze funkcjonować portale narodowe, ale one nie wykluczają tych indywidualnych dostępów poprzez witryny bibliotek. One istnieją sobie obok i są takim ułatwieniem. Jeśli chodzi o zarządzanie, to mamy albo jedno wielkie konsorcjum, z którego członkowie wybierają sobie poszczególne produkty, bo przypominam, nie mówimy o licencji krajowej. Albo są na przykład konsorcje organizowane dla poszczególnych produktów. To jest oczywiście organizacyjnie, myślę, trudniejsze. Jeśli chodzi o instytucje, które odgrywają kluczową rolę, to Biblioteka Narodowa.
agendy rządowe powoływane specjalnie do tego celu, jakaś wiodąca biblioteka akademicka, stowarzyszenie bibliotek na przykład akademickich. Te instytucje administrowane są właśnie też przez powoływane specjalnie biura. Ja tutaj podałam biura, w których zatrudnione są minimum 2 osoby na etacie. Tutaj nie wszyscy może ze mną się zgodzą, ale z tych krajów, które przejrzałam, to tak jest. Do tego powoływani są, proszę Państwa, eksperci, konsultanci do jakichś wycinkowych zadań. Bardzo ciekawe jest też i zróżnicowane finansowanie dostępu do zakupu tych zasobów licencjonowanych. W niektórych krajach jest to finansowane w 100% z funduszy państwowych, w innych część zasobów w 100% z funduszy państwowych, a część w jakimś tam mniejszym procencie. Tych wariantów, proszę Państwa, można by tu mnożyć. Ja na tym slajdzie przedstawiłam tylko te najważniejsze. Są jeszcze tak zorganizowane konsorcja, które zrzucają się na te zasoby. Oczywiście składka jest określona według jakiegoś algorytmu, bo wiadomo, że nie wszyscy płacą, wkładają równą kwotę. W tych kosztach uwzględniane są również koszty administracji, czyli tych etatów. Albo są takie rozwiązania, gdzie konsorcjum negocjuje i potem faktury wysyłane są indywidualnie do członków konsorcjum. Jeżeli chodzi o właśnie to, co mnie najbardziej interesowało, a to administrowanie, zarządzanie tymi pracami, odbywa się w tych właśnie instytucjach wyznaczonych do zarządzania i większość informacji znalazłam oczywiście na stronach internetowych, również w artykułach publikowanych w prasie fachowej, ale te, które mnie najbardziej zachwyciły, nie powiem pasjonowały, to są właśnie zamieszczone na stronach internetowych, gdzie człowiek z ulicy może się wszystkiego dowiedzieć, a mianowicie zobaczyć wykaz tych instytucji stowarzyszonych z danymi teleadresowymi, zobaczyć pełen wykaz w skali kraju, mówimy o tych przedsięwzięciach krajowych, zobaczyć pełen wykaz zasobów licencjonowanych, gromadzonych przez dany kraj, bez względu na to, w jaki sposób one są kupowane. Są tam statystyki wykorzystania, właśnie usługi bibliometryczne, są zamieszczane dokumenty, są zamieszczane umowy licencyjne, wzory umów licencyjnych, zalecanych na przykład do zakupów indywidualnych, raporty finansowe, wszystko jest jawne, publicznie dostępne. I na koniec, proszę Państwa, 4 minuty, 4 przykłady. Wybrane bez zupełnie żadnego klucza. Pierwszy to konsorcjum bibliotek w Austrii, gdzie każdy partycypant ma jakby swój rekord i każde konsorcjum ma swój rekord. Tam są bardzo szczegółowe dane i można z każdego poziomu, na przykład instytucji uczestniczącej, przejść do wykazu zasobów, które dana biblioteka w tym przypadku prenumeruje. Oczywiście jeśli przejdziemy do zasobu, to tam się dowiemy, kto jest jego wydawcą i na jaki czas licencja została podpisana dla kraju czy dla konsorcjum. No to przykład, który Państwo wszyscy pewnie znacie, Islandia, dostęp, licencja krajowa, dostęp dla wszystkich obywateli kraju poprzez jeden portal, który jest bardzo przyjazny w tej chwili w fazie testów, ale z tym, że tak jak mówiłam, każda biblioteka ma również dostęp poprzez indywidualny portal. Irlandia to jest serwis, który nam się bardzo, bardzo przypadł do gustu zespołowi StatEl, gdzie te zasoby są zorganizowane w postaci bazy danych. Można sobie tutaj przeglądać według różnych kryteriów, wydawców, tematu i różnych innych. Tu ciekawy przykład Niemiec, gdzie to jest właśnie to, o czym Państwu mówiłam, licencje, Niemcy mieli w pewnym okresie czasu licencję krajową na wybrane zasoby.
płaconą w 100% przez, z funduszy państwowych i po okresie wygaśnięcia tej licencji naukowcy z całego kraju mają dostęp do tych zasobów, wystarczy, że się do serwisu zalogują, na to przykład z Chin, tutaj już Państwu nic nie powiem, poza tym, że jest ładny, kolorowy, ale będzie on w materiałach opisany, ponieważ jest bardzo ciekawy, tutaj są zakupy finansowane w większości z funduszy państwowych, ale dowiedziałam się o nim tylko z publikacji, z materiałów konferencyjnych, także warto na konferencji jeździć i publikować, bo stąd informacje mamy. Ja Państwu dziękuję bardzo.